Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Dziś powiemy o najważniejszych imprezach w naszym regionie. W Kronice będzie także o wielkim ściganiu w Nysie, Festiwalu Pierogów i najsłynniejszym literackim romansie na deskach Nyskiego Teatru. Święto Miasta czeka nas w dniach 24-25 maja. W tym roku bawimy się w dwóch lokalizacjach, w Rynku i pod Halą Nysa. Muzycznymi gwiazdami Dni Nysy będą Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret. W tym roku Święto Miasta odbywa się w tradycyjnym majowym terminie. Najważniejsze, by dopisała pogoda, bo program atrakcji jest już gotowy. Koncerty odbędą się przy ulicy Sudeckiej. W piątek 24 maja wystąpi lokalny zespół Horyzont. Następnie na scenie pojawi się zespół Elektryczne Gitary. W sobotę 25 maja sceną Zawładną Panie zaśpiewają Patrycja Markowska i Margaret. Przy Sudeckiej będzie też wesołe miasteczko z karuzelami, dmuchańcami i innymi atrakcjami dla całych rodzin. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej. W Rynku czeka nas z kolei jarmark produktów lokalnych. Zobaczymy również programy artystyczne dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych oraz grupy artystycznej z partnerskiego miasta Jesenik. Zaplanowano też pokazy artystyczne nyskich grup amatorskich i senioralnych. Dodajmy, że Dni Nysy zorganizuje w tym roku Agencja Rozwoju Nysy. To był wyjątkowy dzień dla strażaków z powiatu nyskiego. Tradycyjnie na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Bardzo ważnym punktem wydarzenia było wręczenie odznaczeń, awansów i wyróżnień. Nagrody za wzorową służbę dla najlepszych strażaków wręczyli Daniel Palimonka, starosta Nyski, oraz Piotr Bobak, sekretarz miasta i przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego. Strażacy na co dzień ratują uczestników różnych trudnych zdarzeń i zagrożeń, często ratując życie tym poszkodowanym, ich mienie i dobytek, i często też narażając swoje życie. I za to dzisiaj panu komendantowi dziękowałem. Dziękowałem w imieniu całej Rady Powiatu, ale też w imieniu gospodarza tego miasta, w imieniu burmistrza Kordiana Kolbiarza. Podziękowania też w tej chwili ślę w kierunku strażackich rodzin, które wspierają strażaków w tej trudnej, jakże potrzebnej misji. Drodzy strażacy zawodowi, drodzy strażacy ochotnicy, tyle samo powrotów, co wyjazdów. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali świętującym strażakom z naszego powiatu za poświęcenie, trudną, odpowiedzialną i szlachetną służbę oraz zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia. Trwają dwudniowe juwenalia na Forcie Prusy. Na dwa dni studenci przejęli władzę w naszym mieście. Dobrej zabawy życzył żakom rektor elekt uczelni dr Mariusz Kołosowski. To jest okazja do tego, żeby się bawić, pokazać, jak studenci potrafią się bawić. Przede wszystkim zorganizowali ciekawe wydarzenie, zaprosili interesujących gości, ciekawe zespoły. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i przede wszystkim jest to moment na to, żeby po prostu chwilę odpocząć, porozmawiać. No taka chwila luzu od codziennych obowiązków. By tradycji stało się zadość, Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy, przekazał na ręce studentów symboliczny klucz do miasta. Każdy rektor uczelni, każdy burmistrz Nysy mówi, taką maksymę powtarza, ja też jestem wyznawcą tej maksymy, im silniejsza uczelnia, tym silniejsze miasto, im silniejsze miasto, tym silniejsza uczelnia. I to jest fakt, uczelnia to jest jeden z filarów naszego rozwoju. Im silniejsza uczelnia, więcej studentów, młodzi ludzie wnoszą coś niesamowitego do życia miasta. To jest też i pewien styl życia i oczekiwań, coś co wymusza i działalność restauracji, barów, kawiarni, klubów muzycznych. To jest coś fantastycznego. No, dzięki studentom też Nysa w dużej mierze żyje coraz lepiej. Studenci zapraszają do wspólnego świętowania. Wczoraj wystąpił m.in. zespół Kawa z Mlekiem, a gwiazdą wieczoru był Tymek. Dziś na zakończenie imprezy mocniejsze brzmienia. Wystąpi zespół Hunter. Wielkie dzieło Williama Szekspira Romeo i Julia ożywa na scenie Teatru Miejskiego w Nysie. Burza uczuć, miłość tak silna, że przetrwać może tylko w świecie poza czasem i przestrzenią. Premierę zobaczymy już 5 lipca o godzinie 19. 25 wykonawców, a wśród nich aktorzy, muzycy, szermierze, tancerze i wokaliści przeniosą widzów w czas renesansu.
znakomita scenografia wpisująca się w każdą przestrzeń, ponad 30 kostiumów, gra świateł, wspaniała muzyka i choreografia, pojedynki na szpady, a przede wszystkim gra aktorska sprawią, że ten wieczór na długo zapadnie w pamięci zgromadzonej publiczności. Można już kupować bilety, szczegóły znajdziemy na stronie Nyskiego Domu Kultury. Przed nami kolejny Sylwester w środku lata. W tym roku podczas Festiwalu Ognia i Wody zaśpiewa Smolasty. Artysta tworzy muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B. Utwory Smolastego zostały odtworzone na YouTubie ponad 600 milionów razy oraz ponad 830 milionów razy w serwisie streamingowym Spotify. W tym roku Festiwal Ognia i Wody odbędzie się w przedostatnią sobotę wakacji 24 sierpnia. Imprezę ponownie zorganizuje Ośrodek Rekreacji Aquamarina, który zapowiada nowości i niespodzianki. Ośrodek podał także terminy kolejnych ciekawych imprez. Do tego kulinarnego wydarzenia nie trzeba nikogo przekonywać. Już 27 lipca w roli głównej wystąpią pierogi. Przed nami bowiem kolejna edycja Festiwalu Pierogów. Skosztujemy pysznych pierogów od gospodyń z lokalnych kół gospodyń wiejskich. Nie zabraknie dobrze znanych smaków, w tym największego przysmaku, czyli pierogów ruskich. Ale będą też mniej oczywiste smaki, których warto spróbować. W poprzednich latach serwowano m.in. pierogi z kaszą, z płuckami, a nawet z kaszanką. A 3 sierpnia Aquamarina zaprasza na imprezę przy grillu. Będzie także karaoke. Czwarty rajd Nyski, a zarazem pierwsza tegoroczna runda rajdowych Mistrzostw Południa dostarczył kibicom i zawodnikom niezapomnianych wrażeń. Zawodnicy mieli do pokonania około 60 km odcinków specjalnych. Zwycięska załoga Jakub Matulka Daniel Dymurski pokonała w klasie Open lokalnego faworyta Artura Sękowskiego. W tym roku impreza odbyła się w dwóch odsłonach, jako rajd okręgowy i jako rajd dla amatorów Super KJS. Łącznie wystartowało ponad 50 załóg. Organizatorzy zadbali o to, aby trasy były bardzo wymagające. Zmagania rozpoczęły się od dwóch przejazdów krótkiego prologu w centrum miasta. Dodajmy, że Nyski Rajd aspiruje do tego, by w przyszłym roku był eliminacją mistrzostw kraju. Start w zawodach takiego zawodnika jak Jakub Matulka pokazał, że zadanie jest trudne, ale wykonalne przy spełnieniu szeregu warunków. Przy okazji rajdu w Nysie zorganizowano zlot pojazdów zabytkowych. W rynku zaparkowało ponad 150 perełek, m.in. polskiej, francuskiej i amerykańskiej motoryzacji. Zainteresowanie było ogromne. Na miejscu pojawili się kolekcjonerzy z całego kraju, a także z Czech. Były zabytkowe Mercedesy, Romety, Fiaty 126P oraz oczywiście nasze Nyski. Wydarzenie zorganizował Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych.